Zima to bardzo ciężki okres nie tylko dla nas, ale również dla naszych samochodów. Niskie temperatury mogą skutecznie unieruchomić niesprawne auto. Pojechaliśmy do jednego z warsztatów, aby dowiedzieć się, co należy zrobić, aby uniknąć zimowych awarii. Przy niskich temperaturach najprędzej akumulator dużo przytrzymywać się robi, że ten samochód nie chce nam uruchomić, odpalić. Również też może być za mała ilość paliwa. Akumulator, przez tak wielu zapominany, w okresie zimowym jest przyczyną większości unieruchomień. W takim razie, jak możemy zabezpieczyć swój akumulator? Przyjechać na przegląd, sprawdzić naładowanie akumulatora, czy ten akumulator jest sprawny. Może to być spowodowane, jeżeli klient gdzieś tam zamierza wyjechać sobie na miesiąc czasu, czy na dwa tygodnie gdzieś na jakiś urlop. Pamiętajmy zawsze, że ten akumulator trzeba z samochodu wyjąć. Później może być tak, że przedam do samochodu, samochód nie odpala. Również może być tak, że akumulator będzie doszczętnie rozładowany. Zimą bardzo łatwo uszkodzić samochód. Jak zatem radzić sobie z parkowaniem na zaśnieżonym parkingu? Na parking nie wbijamy się siłą, na przykład pędem na parking, spokojnie wjeżdżamy. Może być to spowodowane tym, że jeżeli ktoś szybciej wjeżdża na parking, nie może wjechać, pod osłonę silnika dostaje się śnieg. Próbujemy do przodu, do tyłu. Może być pęknięcie zderzaka. Najczęściej się zdarza tym, że osłony pod silnikiem pękają lub w czasie jazdy na przykład. Jedziemy i ta osłona nam się obrywa. Czego powinni dopilnować kierowcy podczas wymiany opon? Opona zimowa, jeżeli przekroczyła poniżej 4 mm, nadaje się do wymiany. Tutaj mamy takie sprytne urządzenie, pokazuje nam 4 mm. Wymieniamy tę oponę. Z tego względu, że ona nie odprowadzi nam błota pośniegowego. Nie będzie miała tej wściepności. W czasie zimy warto jest zadbać o swój pojazd. Pojechać na przegląd, na którym specjaliści sprawdzą wszystkie najbardziej istotne elementy naszego samochodu. Dzięki temu będziemy mieć pewność, że pomimo ciężkich warunków atmosferycznych, auto nie odmówi nam posłuszeństwa.